Siemadero, to znowu ja, wasz ulubiony youtuber. Zaczynamy kolejne zadanie z Forza Horizon 5 z nowej playlisty festiwalowej. Przed chwilą ograłem zadanie fotograficzne, więc jak ktoś nie wie co i jak, zapraszam na kanał. A teraz zajmiemy się zadaniem poszukiwania skarbów, czyli to co tygryski lubią najbardziej. Wejdźmy sobie w playlistę festiwalową. Przypominam, nowe auto w grze, za 20 punktów mamy Subaru RX z 22 roku. Jak widzicie, zadanie fotograficzne zaliczone, także zapraszam na kanał, jakby ktoś nie mógł znaleźć. I teraz o co chodzi w poszukiwanie skarbu? Wolny jak niebieski ptak, podpowiedź skarbu. Pochwal się tym kultowym samochodem i baw się dobrze, podskocz 5 razy w kierunku Datsuna. Zadanie banalnie proste. Zmień samochód. Oczywiście trzeba wybrać Datsuna. Datsun w grze jest tylko jeden. Jedno auto w grze jest Datsunem 510, 70 rok. Wybieramy. Zobaczcie, jakie barwy mam na tym Datsunie. Mam, kurczę, jak duży Fiat Akropolis 1800. A? No i teraz co trzeba zrobić? Trzeba po prostu sobie skakać tym autem po różnych hopkach, nie hopkach. Takie wyróżnienie po prostu w powietrzu jakby trzeba zaliczyć, nie? Że... No teraz na przykład hops. Cyk. Rewelacyjny manewr w powietrzu i hops i znowu tam. I tak 5 razy po prostu trzeba gdzieś tam sobie skoczyć. To więc najlepiej jakąś nową, lepszą miejscówkę sobie znajdziecie niż ja. Ja po prostu akurat tutaj skończyłem, więc tutaj zacząłem jeździć. No i widzicie, mamy podpowiedź skarbu. O kurde. Zdążyłem? O, zdążyłem. No i podpowiedź skarbu. Skarb się znajduje w okolicy stadionu, ale zaraz sprawdzimy sobie, gdzie dokładnie, bo ikonka tutaj się zmieniła i jak widzicie, mamy podpowiedź skarbu, że skarb się znajduje na jakiejś kładce właśnie na stadionie, gdzie jest w tym momencie stadion przerobiony na labirynt. A ja już wam pokazuję, w którym miejscu trzeba się zrespić, żeby ten skarb znaleźć. Respimy się na dole. Pamiętacie? Ostatnio się respiliśmy od lewej strony, teraz się respimy tutaj na dole stadionu. Jeszcze raz jest podpowiedź. No i wjeżdżamy sobie tutaj na stadion. Nigdzie dalej nie jedziemy, tylko sobie wjeżdżamy tutaj po lewej stronie. Mamy tutaj te kładeczki, ale tam na zdjęciu było perfekcyjnie widać, że to jest wyżej. Jak będziecie dużo grali w grę, będziecie poznawać różne rzeczy. Proszę bardzo, widzicie? Jest skarbik. I ten sam widok, który był na emotce. Nie, nie emocje, tylko na tym miniaturze, kurde, emocje. Poczekajcie, ja tylko zrobię zdjęcie na miniaturę i zaraz go niszczymy. No dobra, ja sobie miniaturkę wystrugałem. Także lecimy go zniszczyć. I zarobiliśmy 100 Forza Pointów. Do rozwalenia na głupoty. Sprawdźmy sobie tylko, czy zadanie się na pewno nam zaliczyło. Oczywiście, że tak. Także pamiętajcie o łapce, o subskrypcji, no i o komentarzu. A w ogóle sprawdźmy w ogóle, wiecie co? Bo oni wymagają Datsuna, a patrzę, czy jest możliwość wygrania go w tej playliście. No niestety nie ma, ale nie wiem, czy może on jest w salonie, czy może jest na giełdzie do kupienia. Musicie sobie sprawdzić, bo ja go mam po prostu i nawet nie wiem, gdzie w tym momencie go dostaniecie. Nie będę kombinował i szukał. Tylko przypominam jeszcze o Discordzie. Link w opisie. Jeżeli ktoś chce sobie pogadać z najlepszym community, kurczę, na polskim YouTubie, to zapraszam. Zapraszam na moje live'y. Poniedziałki, środy i piątki i niedzielę. Ogrywamy sobie Forza Horizon 5, ETS-a, ATS-a. Doszedł teraz Karik Street i dojdzie teraz Test Drive Unlimited Solar Crown. Więc kwestia tego, ile będzie ludzi chętnych do Test Drive'a, to sobie odpalimy w przyszły poniedziałek. W środę wypada Karix, w piątki zawsze Forza Horizon 5, a w niedzielę ETS, ATS zmiennie. Ja się żegnam, strzałeczka. Do następnego, cześć. Hom, hom, hom.